Krzysztof Wyszkowski, proszę bardzo. Pani Teresa Bochwic. Pani Tereso, bardzo proszę. I pan Sławomir Cęckiewicz. Bardzo proszę, chociaż kilka słów. Proszę bardzo. Tak. Pan profesor Cęckiewicz ma bardzo duże problemy z mówieniem, z głosem, ale mimo wszystko dał się namówić, żeby jednak przyjechać i kilka słów powiedzieć. Bardzo proszę zająć miejsca. Tamten mikrofon zdaje się również działa. Szanowni Państwo, taki roboczy temat naszej dzisiejszej dyskusji, o czym rozmawiałem z panem Krzysztofem. Pan Krzysztof powiedział, że świetny pomysł, świetny temat dyskusji. Roboczy temat brzmi, na jaką Polskę mieliśmy szansę w 89 roku, bo po 20 kilku latach od tamtych wydarzeń zdania są bardzo podzielone. Otwierają się różnego rodzaju archiwa, wiemy coraz więcej na temat samych przemian roku 89 roku, a także wszystkich wydarzeń, które następowały wcześniej. Jak możemy ocenić z punktu widzenia historycznego i z punktu widzenia wszystkich kosztów, jakie zostały poniesione i wszystkich niewykorzystanych i straconych szans? Jak ten bilans wygląda w tej chwili? Bardzo proszę. Może ja tak zacznę ostrożnie i trochę może prowokacyjnie, podejrzewam Tereski. Podobny problem kiedyś postawiono przede mną w czasie spotkania w takim klubie w Warszawie i przyznaję, że wtedy naraziłem się właśnie panu profesorowi Cęckiewiczowi, bo powiedziałem, że główny wniosek, który mogę wyciągnąć z przeszłości, to, że byłem bardzo głupi. Sławek mi zawsze radził, żeby nie przyznawać się, że byłem aż tak głupi, a ja bym z kolei to odwrócił w ten sposób, że wtedy liczyłem na to, że tacy ludzie jak właśnie Teresa Bochwic to coś więcej powinni wiedzieć o świecie, o Polsce, a nie tacy wieśniacy jak ja, który przyjechał gdzieś tam z Gdańska do Warszawy, nie orientował się w układach, nie wiedział kto jest kim, a oni niby wszystko wiedzieli, a też zachowali się naiwnie. No przecież w istocie jak się patrzy nawet na szanownego Antoniego Macierewicza, którego na szczęście tu nie ma, bo nie chciałem powiedzieć, on też był głupi. Wszyscy byliśmy strasznie głupi, no w sensie takiej absolutnej naiwności. Sądząc, że wystarczy współpracować ze znanymi już liderami tego, co się wówczas nazywało opozycją demokratyczną i wszystko już pójdzie gładko. No to była ta fundamentalna głupota, bo trzeba było to robić samemu, no ale nikomu nie przychodziło do głowy, że tacy właśnie zwykli ludzie, jak ci, którzy strajkowali w stoczni, robotnicy i inni, no, spontaniczni przywódcy, którzy wówczas się wyłaniali, powinni stanąć na czele tego całego ruchu. Rzeczywiście, może Teresko powiedz, dlaczego byliśmy tacy głupi? No bardzo się cieszę, że powiedziałeś, dlaczego byliśmy tacy głupi, bo to nie jest tak, że ja na przykład wiedziałam cokolwiek więcej niż ty, tylko dlatego, że byłam w Warszawie. Ja sądzę, że wtajemniczona w te wszystkie układy to jednak była bardzo niewielka grupa osób, bardzo dyskretna i to można było poznać głównie po różnych takich objawach, a nie żeby ktokolwiek o tym opowiadał. Natomiast sądzę, że no pewnie trochę nie doceniamy, tutaj zaraz na pewno pan Cęckiewicz nam powie z punktu widzenia dokumentów, jak to wyglądało, trochę może nie doceniamy nacisku ówczesnych służb państwowych w rodzaju milicji, SB,
i tym podobnych na całą tą grupę układającą się. I to trzeba pamiętać, że ona pod pewnym naciskiem tutaj była. Sądzę, że na pewno w ruch bez przerwy wchodził w rachubę jakiś szantaż, jakieś no, takie sytuacje bardzo nieprzyjemne, którym pewnie trudno było się przeciwstawić. Ja kiedyś zapytałam jedną z osób, które nie były w ścisłej elicie władzy wówczas, władzy odchodzącej i zaraz przychodzącej, ale dość wysoko. To był wiceminister w rządzie, no jednym z pierwszych. Zapytałam go, jak to było, że się godził na coś takiego. A on powiedział, że poprzednie zrywy zakończyły się krwawo, a poprzedni wielki zryw, powstanie, zakończył się hekatombą młodych ludzi. I że oto była okazja pierwszy raz zdobyć cokolwiek, trochę niepodległości, te 35% przynajmniej kontraktowych, bez ofiar, to na przykład 200 tysięcy ofiar, prawda, krwawych. Że to jego osobiście tak niesłychanie jakoś podnosiło, że był gotów się na bardzo, bardzo wiele zgodzić. Ja myślę, że to dotyczyło wielu osób. A potem już było się coraz trudniej przeciwstawiać i coraz łatwiej godzić się na kolejne kroki. Poza tym było przecież to na pewno, no nie na pewno, to i widać, i dokumenty są ogromnie dobrze przygotowane. W końcu Balcerowicz 88 rok spędził częściowo w Stanach, gdzie był szkolony i gdzie różnych rzeczy się uczył, ale tego się dowiedziałam 15 lat później, a nie wtedy. I wiele, wiele takich osób, przecież ten cały FOS, który, prawda, wybuchł jako sensacja w 90-91 roku, to on przecież funkcjonował parę lat wcześniej, prawda? To nie było tak, że on się pojawił w 89 roku po wyborach. To wszystko było już bardzo starannie i długo szykowane. Także to jest na pewno jedna z przyczyn. I dla mnie taką podstawową przyczyną klęski tego wszystkiego wtedy i potem konsekwencji do dziś nas gnębiących było to, że elity solidarnościowe, podziemne czy jakkolwiek je nazwiemy, zgodziły się na oszukiwanie ludzi cały czas. A ludzie, obywatele, ci, którzy strajkowali w różnych zakładach pracy, czyli ta rządząca klasa robotnicza, mówiąc ironicznie, tego nie zauważyli, ponieważ było to zrobione bardzo starannie, bardzo zręcznie i bardzo dobrze przygotowane. I jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład, że Niemcy, kiedy otwarto te budynki Stasi, lud berliński siedział tam dzień i noc, dopóki nie zabezpieczono archiwów i dopóki nie wygnano tych pracowników. W Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku nie było chyba w ogóle żadnego takiego przypadku, żeby ludzie poszli gdzieś i siedzieli tam dzień i noc, pilnując, żądając i tak dalej. Dlaczego? No bo właśnie wierzyli w to, że te elity po prostu to załatwią. Więc trochę się daliśmy oszukać, a trochę też no, taka naiwność może wyhodowana przez ten stan wojenny, prawda? Takie bezgraniczne zaufanie do swoich elit, do ludzi, którzy nam przewodzili. Mam pytanie do pana, że z punktu widzenia historycznego możemy to ocenić w tej chwili, na ile to było planowane i przygotowywane przez ówczesne władze, a na ile był to proces, który wymknął się władze spod kontroli. Dzień dobry Państwu. No szkoda, że na tak mało optymistyczny temat będziemy dyskutowali. No to typowa prawicowa impreza. Będziemy mówili o tym, jak strasznie było i strasznie jest, dlatego że właśnie... Na pozytywny temat będziemy rozmawiać jutro, tak? Wszyscy wyjadą pewnie w niedzielę. Może ja zacznę od takiej małej polemiki do pani Teresy. To nie było tak, że w roku 89 czy 90, na przełomie lat 89-90, nie było ludzi, którzy no właśnie nie chcieli zabezpieczyć tych archiwów, czy nie chcieli zająć tych budynków i
i właśnie zabezpieczyć tych archiwów przed ich zniszczeniem czy kradzieżą. W Kielcach, w Krakowie, w Gdańsku, wszędzie były zajęte budynki komitetów wojewódzkich PZPR, głównie przez młodzież, czy to z Federacji Młodzieży Walczącej, czy z Polskiej Partii Niepodległościowej, czy związanych z Solidarnością Walczącą, czy z KPN-em. No a ta okrągłostołowa elita po prostu rzuciła jednostki specjalne, tworzące wtedy brygadę antyterrorystyczną, żeby tych wszystkich ludzi po prostu stamtąd wyrzucić. Przypominam sobie bardzo dobrze to, co się działo w Gdańsku. Sam w tym uczestniczyłem w styczniu 90 roku. Pamiętam dobrze zajęcie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. No i byliśmy po prostu, to był chyba 29 stycznia, byliśmy w tym budynku KW PZPR dosłownie jeden dzień. Zajęcie budynku nastąpiło około godziny 13 w niedzielę, a o godzinie 23 na polecenie Aleksandra Hala, który wówczas był ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, przy wsparciu oczywiście prezydenta miasta Gdańska, Pasińskiego, chyba tak się nazywał ówczesny prezydent. I można powiedzieć, całej tej okrągłostołowej elity poselsko-senatorsko-rządowej, no tutaj trzeba powiedzieć, że Czesław Nowak, ówczesny poseł OKP i Edmund Krasowski próbowali no jakoś negocjować, żeby nie doszło do tej pacyfikacji, ale do tej pacyfikacji wieczorem o 23 doszło, więc elity solidarnościowe same po prostu jakby dążyły do tego, żeby no te wszystkie budynki odblokować, odbić z rąk antykomunistycznie nastawionych w większości, jak powiedziałem, młodych ludzi, no po to, żeby ci bolszewicy tam dalej sobie mogli kraść czy palić te papiery. I tutaj powołam się, szanowni państwo, na bardzo ciekawy zapisek w pamiętnikach Jacka Kuronia, który w ogóle mówi o tym, że sam osobiście namawiał Czesława Kiszczaka do tego, żeby siłą po prostu te budynki odbijać, a sam Czesław Kiszczak mówi, nie, ja nie chcę tego robić. Nawet doszło do takiej sytuacji, że Kiszczak po prostu chyba wziął urlop, nie chciał podejmować tych decyzji, natomiast parł do tego po prostu Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Hall, więc no to jest chyba jakiś symbol po prostu tej transformacji i tego, no jakie to były elity, te, które zawarły ten układ okrągłego stołu i jak wyglądało jakby dochowanie tego układu, tej umowy, no, która pewnie nie została spisana, bo doskonałe spiski to nie są takie, w których ktoś podpisuje umowę, że ma się w określony sposób w przyszłości zachowywać, tylko myślę, że to było wszystko, że tak powiem, dogadane na gębę. I te elity solidarnościowe jakby się tego po roku 89 bardzo mocno trzymały. Pytanie jakby fundamentalne, które Michał na początku postawił, czy mogło być inaczej, czy ten 89 rok mógł wyglądać inaczej, no w moim przekonaniu, już się odwołuję tylko do swojej wiedzy historycznej, nie mogło być inaczej. Jakby cała logika, cała sekwencja zdarzeń po 13 grudnia 81 roku zmierzała do tego, że jakby te kierownicze gremia Solidarności zostały, jakby to powiedzieć, no w jakiś sposób zużyte, w jakiś sposób podstawione pod, czy wyeliminowane po prostu i pod w miejsce działaczy no, o poglądach, że tak powiem, fundamentalnie antykomunistycznych zostali wstawieni, wprowadzeni ludzie, którzy już takich poglądów fundamentalnie antykomunistycznych nie mieli. Tu chcę na marginesie powiedzieć, że daleko jeszcze do problemu agentury, w tym to niekoniecznie musi tak to wyglądać, że po prostu w miejsca autentycznych działaczy wstawiono agentów, ale generalnie po prostu ludzi, no, którzy nie chcieli obalać komunizmu, tylko chcieli właśnie doprowadzić do tego, co sami zresztą do dzisiaj nazywają transformacją, czyli jakąś zmianą, chcieli doprowadzić do jakiejś przemiany. I jak się popatrzy na dzieje Solidarności lat 80., organizacji pod nazwą Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, Tymczasowa Rada Solidarności, Krajowa Komisja Wykonawcza, no to zauważycie państwo, jak będziecie to studiować,
no to zauważycie Państwo po prostu, że jakby tam jest cały czas jeden, reprezentowany jeden nurt Solidarności, ten, który po prostu doprowadził do umowy Okrągłego Stołu. Wiele osób, które tworzyły wówczas elitę podziemnej Solidarności, to są ludzie, których mandat w ogóle nie pochodził z jakiegoś demokratycznego wyboru. Myślę tutaj o pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów Solidarności. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście doszło do jakby zbudowania zrębów tego, co nazywamy drugą Solidarnością. Znaczy ostatecznie w kwietniu 1989 roku komuniści rejestrują Solidarność przecież nie pod, że tak powiem, szyldem, statutem Solidarności z roku 81 czy 80, tylko to jest nowy statut. Nie ma Komisji Krajowej demokratycznie wybranej w roku 81, tylko są ludzie z nadania po prostu wskazani palcem przez Lecha Wałęsę. Ja zresztą w takiej książce o Annie Walentynowicz zrobiłem takie tabelki. Zobaczcie Państwo, jak to, żeby to zobrazować po prostu, ile, jacy ludzie kierowali Solidarnością w przededniu wprowadzenia stanu wojennego i co z tego zostało w końcu lat 80. No to jest, muszę Państwu przyznać, dla mnie jako dla historyka szokujące po prostu, że tam z całego kierownictwa Solidarności roku 81 są zaledwie, no jest może kilka osób. Lech Wałęsa, Bogdan Lis, to są ludzie z Komisji Krajowej, a dalej to już nawet sam nie pamiętam, kto tam jeszcze był. Jakby cała Komisja Krajowa została po prostu wyeliminowana. To było w ogóle bezprawne działanie ludzi, którzy się w końcu w drugiej połowie lat 80. nazywali elitą Solidarności. No ta jakby legalna grupa kierownicza Solidarności, ona się skupiła wokół tak zwanej grupy roboczej NSZZ Solidarność w roku 87, no ale oni nie odegrali jakiejś istotnej roli, po prostu jakby przegrali z tą siłą dominującą, z tym mainstreamem Solidarności niby podziemnej właśnie z końca lat 80. Całe środowiska, można powiedzieć, niepodległościowe w drugiej połowie lat 80., czy ci, którzy jakby nie stawiali właśnie na to porozumienie z komunistami, tylko chcieli Polskę realnie wyzwolić z tych kajdan komunizmu, no to były jednak środowiska bardzo słabe. Polska Partia Niepodległościowa, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, Solidarność Walcząca, Federacja Młodzieży Walczącej, to były środowiska, można powiedzieć, znaczące, ważne. Dzisiaj się do nich odwołujemy, do tego wszystkiego, co ci ludzie robili, pisali, tworzyli, ale to nie była pokaźna siła, która mogłaby rzeczywiście być alternatywą wobec tego głównego nurtu Solidarności. Oczywiście teraz można by wprowadzić nowe elementy do dyskusji, że oni mieli jakby pakiet kontrolny nad finansami, które płynęły z Zachodu, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jakby odpowiednikiem tych ludzi, którzy przejęli kontrolę nad Solidarnością w drugiej połowie lat 80., czy po wprowadzeniu stanu wojennego w kraju, na Zachodzie zostali ich koledzy po prostu właśnie z biura brukselskiego, jak Jerzy Milewski, czy środowisko skupione w tym środowisku, w tej grupie paryskiej, prawda? To jest, można powiedzieć, jedno środowisko związane dzisiaj, to tak, żeby zobrazować oczywiście z Czerską, z Gazetą Wyborczą, tak? Więc ci, którzy kierowali pomocą finansową dla podziemia w kraju, no oczywiście dawali te pieniądze swoim, tak? A wszyscy ci, którzy byli na prawo albo nawet na lewo bardziej, nie mieścili się w tym głównym nurcie, no to oni dostępu do takich pieniędzy oczywiście nie mieli. I tutaj warto jeszcze na koniec powiedzieć o tym, że byli w tym głównym nurcie Solidarności ludzie, którym się wydawało, że trzeba być w głównym nurcie, żeby mieć na to jakiś wpływ, bo to może w jakiejś perspektywie czasu doprowadzić do tego, że ta Solidarność po prostu jakby nie będzie zawierała jakiegoś układu, który można nazwać po jakimś nawet krótkim czasie układem zdradzieckim, Okrągłym Stołem właśnie, czy tam spiskiem w Magdalence. I tutaj trzeba wskazać na dwie takie postaci, znaczy Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego, którzy byli w głównym nurcie Solidarności, poparli jakby ten układ Okrągłego Stołu, ale poparli go myśląc trochę o polityce, no w kategoriach takich, w jakich się powinno myśleć, to znaczy makiawelistycznie. My musimy tam być, bo jak my tutaj, nas tutaj nie będzie, no to po prostu będzie jeszcze gorzej, a jak będziemy po prostu w środku, to jeszcze coś dla Polski będziemy mogli zrobić. Oczywiście świętej pamięci prezydent bronił tej swojej koncepcji politycznej
był przy okrągłym stole, był nawet w Magdalence, wskazywał tutaj na to, na tą różnicę pomiędzy tym, jak on traktował po prostu ten układ okrągłego stołu, a nawet wskazywał na różnicę polegającą na tym, jak on się zachowywał przy tym okrągłym stole. Opowiadał o tym mianowicie, jak się cała elita solidarnościowa tak naprawdę zaczęła fraternizować, bratać po prostu z tymi bolszewikami, uchlewać się po prostu alkoholem od rana do nocy po prostu w tej willi Departamentu pierwszego MSW w Magdalence i że on jakby z obrzydzeniem na to patrzył po prostu, nie uczestniczył w tym. Generalnie po prostu od tego starał się jakoś odskakiwać, ale uważał, że po prostu no, to jest jedyna możliwość, żeby popychać sprawy polskie do przodu i ostatecznie zaakceptował jakby ten okrągły stół, ale nie jako układ, który ma jakby ciążyć nad Polską na nie wiadomo jaki długi czas. Niektórzy twierdzą, że do dzisiaj jeszcze po prostu on nad Polską ciąży. Tak? I w momencie, kiedy na przykład rozwiązano w 90 roku w styczniu Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, no to i Lech Kaczyński, i Jarosław Kaczyński uważali, że no ten partner, z którymi, jak to wy się powołujecie, zawarto ten układ w Magdalence i Okrągłym Stole, przestał istnieć. Nie ma już Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i należy teraz zrobić krok do przodu. Tak? I to należy uznać, że no to jest jakiś nurt, można powiedzieć patriotyczny, który popychał rzeczywiście sprawy polskie w tamtym czasie do przodu. Ale on ostatecznie przegrał, no bo proszę Państwa, kiedy oni rzucili to hasło przyspieszenia, no to co się stało po prostu? Aleksander Hall wszedł na trybunę już tak, chcę Państwu to jakoś zobrazować, trybunę sejmową i jako minister do spraw partii politycznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego wystąpił z takim wnioskiem, z takim projektem, żeby mimo tego, że nieistniejąca już Polska, że się rozwiązała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, to żeby jakby cały majątek tej organizacji rozwiązanej przejęła SDRP. Tak? No, czyli po prostu jakby człowiek Solidarności, człowiek podziemia wystąpił o to, żeby ten układ dalej jakby istniał, pomimo tego, że formalnie po prostu partner w postaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej już przestał istnieć. Tak? No i to był po prostu, jakby to powiedzieć, no, to była ta siła, która spowodowała, że nawet w tych optymalnych warunkach dla Polski po roku 90, później w 91 jest rozwiązanie okrągłego stołu. Pamiętajcie Państwo, no teraz jest rocznica, dzisiaj jest rocznica, właśnie jest rocznica też uchwalenia konstytucji tej sowieckiej, stalinowskiej z 52 roku. No zauważcie Państwo, po prostu te elity solidarnościowe w ogóle nic nie robiły w tym czasie, w latach 89-91, już żeby się tylko tego okresu po prostu trzymać, ale nawet później do tego, żeby napisać nową konstytucję. Oni bronili w ogóle tej konstytucji cały czas, konstytucji stalinowskiej. Związek Sowiecki w 91 roku upadał, a wojska Armii Czerwonej w Polsce stacjonowały do roku 93, najdłużej w całym bloku sowieckim, byłym bloku sowieckim. I to jest zasługa, w cudzysłowie, właśnie tych ludzi, którzy jakby traktowali na serio ten układ okrągłego stołu i uważali, że on, że należy go, że tak powiem, dotrzymywać nawet w sytuacji, w której ten partner formalnie właśnie zmienił się, czy rozwiązał swoją organizację, ale jest na tyle silny, że trzeba go po prostu cały czas no, uznawać za właśnie ważnego partnera, z którym razem w ogóle, bo to jeszcze tutaj ten element się pojawił w tej argumentacji, że to jest w ogóle no, siła w jakiś sposób modernizacyjna. Że to jest bliższe nam niż ci skrajni antykomuniści, oszołomy, prawda, bo to są właśnie te pojęcia, które oni, zwłaszcza po 4 czerwca 92 roku wymyślili do tego, żeby stygmatyzować swoich przeciwników politycznych. No więc w tym sensie po prostu no, odpowiedź na to pytanie musi być niezwykle smutne, to znaczy no, innej logiki tej transformacji oczywiście w roku 89 nie było, a ci, którzy próbowali jakby zerwać z tym po roku 90, no też w jakimś sensie oczywiście przegrali. I teraz coś optymistycznego, no w latach 90, myślę, że to wszyscy dyskutujący tutaj to potwierdzą, marzeniem było w ogóle, żeby się dostać do Sejmu, żeby tam te 5% czy 8% dla koalicji po prostu przekroczyć, więc w tym sensie, szanowni Państwo, jakby szanujcie to, co mamy, że my mamy po prostu patriotyczną formację,
która ma prawie 30% poparcia i która ma tam 130 czy 140 szabel w Sejmie, to jest naprawdę duża rzecz. Znaczy, to należy poprawiać, to należy konstruktywnie krytykować, ale po prostu nie należy tego okrętu, czy tego, jak mówi profesor Zybertowicz, który gdzieś tu jest, nie należy go ostrzeliwać, po prostu tworzyć jakiś alternatyw, bo to nas cofnie po prostu do tego okresu z lat 90. Tak? Chciałem przywitać naszego kolejnego gościa, pan Janusz Śniadek, bardzo proszę. Jak prosiłem pana Janusza, żeby przyszedł i zabrał głos w dyskusji, wiem już, że będzie polemizował. Proszę bardzo. To całkowicie się zgadzam, no to bardzo słuszne i takie oczywiście słuszne to, co mówił pan Cęckiewicz, że trzeba cieszyć się z tego, co mamy. No, naprawdę jest nadzwyczaj dobrze. Ja tu jest taką klamrę pokażę, znaczy różnicę pomiędzy dwoma sytuacjami. Przyglądając się obradom Okrągłego Stołu, byłem przekonany, byłem absolutnie przekonany, że społeczeństwo tego nie uzna, że to jest tak oczywista bzdura, wydawało mi się, że tak oczywiste, absolutne kłamstwo, że ci idioci, którzy siedzą przy Okrągłym Stole, sobie obrażają, że oni mogą to przeprowadzić i że Polacy to zaakceptują. No to absurdalne, przecież to niemożliwe. No jak to? To, że Kiszczak usiądzie z Wałęsą, Mazowieckim i Michnikiem przy stole i powiedzą, że no to będziemy teraz razem tam coś tam właśnie transformować, to, że to wystarczy. Wydawało mi się to po prostu niemożliwe. Rozmawiałem z wieloma ludźmi wtedy, pamiętam, późniejszy tam wiceminister spraw zagranicznych powiedział: Krzysztof, nie masz racji, ci ludzie będą rządzić Polską. Ja mówię, bzdury, no przecież znam trochę ludzi w Polsce. Byłem w trzech strajkach wcześniej. No, niemożliwe. Wszyscy to zaakceptowali. Pamiętam, że po jakimś czasie jakaś matka mojego przyjaciela rzuciła się na mnie: co ty robisz, Krzysztof? Przecież wreszcie mamy dobrze, wreszcie są pełne półki w sklepach. No drogo po drogo, ale żyjemy w miarę w normalnym kraju. Okazuje się, że problem jest głębszy, że to, co się stało, to, co teraz mówiła, ta tragedia roku 1944 spowodowała, że Polacy przestali marzyć o niepodległości, o wolności, o tym, żeby można samemu się w tym kraju urządzić, że właśnie geopolityka, realizm polityczny, to wszystko tak zdominowało świadomość społeczną bardzo głęboko, całych warstw, całych grupy. Pamiętam, że w czasie stanu wojennego po prowadzeniu stanu wojennego próbowałem tam w Warszawie szukać jakichś ludzi, z którymi można by myśleć o programie niepodległościowym. Nikogo nie mogłem znaleźć. Znaczy, może źle szukałem, no ale wśród bardzo wybitnych późniejszych osobistości politycznych, oni mówią: nie, tu trzeba myśleć o tym, jak uniknąć interwencji sowieckiej, a nie o niepodległości. Ten 89 rok okazuje się dla Okrągły Stół, dla wielu ludzi prezentem, nie czymś poniżej możliwości, a czymś wspaniałym, co komuniści łaskawie ofiarowali, i dlatego też była rocznica wyboru Jaruzelskiego na prezydenta PRL-u. No, nie było oburzenia wtedy. No, też wydawało się to niemożliwe, żeby to przeszło. A przecież tacy ludzie, że posłużę się nazwiskiem bardzo przyzwoitego człowieka, czyli Marka Jurka, on przyłożył rękę do tego wyboru, bo on nie chciał psuć tej sprawy, więc on nie przyszedł